aktywowali się przy okazji niepokojących doniesień o tym, że Duchów jest jedną z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce. Wtedy powstała inicjatywa Powietrze Duchów. Od półtora roku pracują nad tym, by przede wszystkim zwiększać świadomość mieszkańców gminy, ale problemów przybywa, dlatego niewykluczone, że powstanie wspólna lista w wyborach samorządowych. Rozmawiamy cały czas, żeby powstała taka lista. Rozmawiamy z bardzo młodymi osobami, rozmawiamy z osobami już bardzo doświadczonymi, którzy nie za bardzo mają ochotę wchodzić na takie listy, bo to już gdzieś tam bardziej z boku chcą doradzać i to jest też bardzo ważny głos. Ale myślę, że na pewno taka lista powstanie. Niewykluczone też, że będzie kandydat na burmistrza gminy i miasta Tuchów, którym najprawdopodobniej zostanie Maciej Sajdak. Wiele osób mnie zachęca do tego. Namawiają pana? Znaczy oczywiście namawiają mnie. Ja od dawna też interesuję się tymi problemami społecznymi. Od dawien dawna śledzę losy Tuchowa jakoby, jak ten Tuchów się rozwijał. Widzę dużo zalet w tym, jak ta polityka w Tuchowie była prowadzona. Zdiagnozowałem trochę problemów takich, które warto rozwiązać i to już i nie trzeba naprawdę dużych środków, żeby się z tym zmierzyć. Bo podobno gminie przyda się świeże spojrzenie i nowe pomysły. Na całą rozmowę z Maciejem Sajdakiem zapraszam do programu Zapytam Wprost tuż po serwisie informacyjnym. Prace remontowe w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczną się wkrótce. W sumie koszt modernizacji oszacowano na prawie 9 milionów złotych, z czego 4 miliony to dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Będzie wyremontowany tak o JOM, tam będzie poszerzenie z 4 do 6 łóżek. Zdecydowanie podniesie się jakość i standard przebywania pacjentów w naszym szpitalu. Będzie wyremontowany oddział wewnętrzny, oddział chirurgii. Ortopedia z rehabilitacją gruntownie również będzie przebudowana. No i tak jak powiedziałem już, budynek zakaźny, nowy pawilon i budynek płucny będzie również remontowany. To dobra okazja, bo w tym roku szpital będzie obchodził 50. urodziny. Chcemy rozpocząć już w czerwcu, bo my już podpisaliśmy dzisiaj umowę, natomiast my działamy szybko i jesteśmy już po przetargach, będziemy podpisywać umowy z wykonawcami, także w czerwcu rozpoczynamy pracę. Część oddziałów powinna być gotowa już jesienią. Przez tydzień delegacja węgierska z Instytutu Pracy będzie poznawać tajniki i specyfikę aktywizacji zawodowej prowadzonej przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie. Pomysł wziął się od strony węgierskiej, ze strony węgierskiej, która realizuje projekt dla młodych w ramach Erasmusa. Przyjazd jest wynikiem właściwie podpisanego wspólnie porozumienia. My jako Wojewódzki Urząd Pracy koordynujemy to wydarzenie, ale uczestniczy w nim wiele instytucji. W tym Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Izbę Przemysłowo-Handlową, Urząd Miasta czy Towarzystwo Przyjaciół Węgier. Będziemy mówić o ofercie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, o naszych rozwiązaniach kierowanych do osób 30+. Węgrzy są właśnie zainteresowani, w jaki sposób aktywizujemy osoby bezrobotne do 30 roku życia, w jaki sposób pomagamy osobom młodym w podejmowaniu działalności gospodarczej. Celem wizyty jest poznanie rozwiązań, poznanie mechanizmów, instrumentów, projektów, programów, jakie są oferowane osobom młodym wchodzącym na rynek pracy i to zarówno z zakresu samego rynku pracy, jak i wspierania przedsiębiorczości, edukacji. Goście z Węgier będą mieć także okazję poznać miasto, polską kuchnię i historię. W sanktuarium w Szczepanowie zakończył się tygodniowy odpust ku czci świętego Stanisława, patrona Polski i diecezji tarnowskiej. Tegoroczny odpust miał także głęboko patriotyczny wydźwięk z uwagi na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Od samego początku powstania państwowości polskiej Kościół jest obecny także w osobie świętego Stanisława w życiu naszego narodu. Wskazuje na podstawową prawdę, iż każdy człowiek jest taką małą ojczyzną Boga i wolność wewnętrzna, duchowa decyduje później o wolności całego narodu. Dlatego rzeczywiście każdy z nas ma swoje Westerplatte, gdzie codziennie podejmuje decyzje, walczy ze złem,
podejmuje dobro, podejmuje tysiące wyborów swojej wolności. I możemy powiedzieć, że suma wolności obywateli tworzy dopiero wolność naszej ojczyzny. Hasło tegorocznego odpustu brzmiało: Święty Stanisław patronem jedności narodowej. W ciągu wieków Święty Stanisław był często przywoływany jako patron jedności narodowej, chociażby w czasie zaborów, czy teraz w czasie czasów komunistycznych, czy też w tej chwili, bo widzimy, że nie jest tak bardzo właśnie dobrze z naszą jednością w naszym narodzie. Święty Stanisław urodził się w Szczepanowie około 1030 roku. W latach 1072-1079 pełnił funkcję biskupa krakowskiego. Zginął śmiercią męczeńską w 1079 roku. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zmierzyli się w towarzyskim pojedynku z drużyną Małopolskiej Telewizji Z Wami. Spotkanie zakończyło się rezultatem 7-5 dla ekipy telewizji. Tak naprawdę ze studentami PWSZ-ki nie gramy pierwszy raz, bo graliśmy już kilkakrotnie na turniejach, które nawet wspólnie z nimi organizowaliśmy. Natomiast dzisiaj troszeczkę nasz inny skład był, było więcej przyjaciół telewizji, między innymi aktorzy z teatru, koledzy z innych różnych biznesów. No i powiem tak, że na początku młodzi chłopcy troszeczkę nas pogonili. Była obawa, że tego meczu z dobrym wynikiem nie dowiedziemy do końca, ale później jednak można powiedzieć, że chyba doświadczenie wzięło górą, jakoś tą grę poukładaliśmy. No też się przyznam, że mieliśmy zmiany. Na początku to były dwie osoby, później Kamil doznał kontuzji, więc jedna osoba się u nas zmieniała. Może tutaj też to nam jakoś pomogło. Mecz był bardzo... Bardzo dobry, przyjazna atmosfera, mamy nadzieję na kolejne takie turnieje, także miejmy nadzieję, że na następny raz na Orliku również się spotkamy, możliwe, że z większą ilością drużyn oraz zapraszamy na inne juwenaliowe wydarzenia, które będą miały miejsce już w tym tygodniu. Skład jest eksperymentalny, po raz pierwszy udało nam się zebrać taki skład, ale myślę, że jeżeli byśmy trochę potrenowali, to na pewno osiągnęlibyśmy lepszy rezultat. Mecz był jednym z wydarzeń rozpoczynających obchody Święta Studentów w mieście. Mieliśmy sporo sytuacji sam na sam. Nasz napastnik nie był na tyle skuteczny, zresztą my wszyscy, no, bo to nie można mówić o jednym, bo cała drużyna gra, prawda? Liczy się wynik, jest to gra zespołowa, także no, mówię, będzie lepiej na przyszłość. Postaramy się przy następnym jubileuszu zamówić takie samo spotkanie, no i może rozegramy kolejny mecz, na naszą korzyść będzie może ten mecz następny. W trakcie spotkania padło aż 12 bramek, co dowodzi o zaciętej rywalizacji i ciekawym widowisku. Organizatorzy zapowiadają, że w kolejnych latach spotkanie będzie również rozgrywane, a być może formuła rywalizacji zostanie rozbudowana. W 36. kolejce Lotto Ekstraklasy Brukbet Termalika Nieciecza zwyciężyła z ekipą Arki Gdynia 2-1. Grając utrzymali co olbrzymi stres, ja to wiem, bo już raz to przeżywałem niejednokrotnie, więc ja też tych zawodników rozumiem, oni bardzo chcą, więc nie było tam jakiegoś szału z boku, jakiś, nie wiem, negowania, krytycznego podejścia, tylko spokojnie chcieliśmy robić dalej swoje, ta bramka nas wróciła do gry, a później myślę, że to już wyglądało naprawdę lepiej. Bramki dla drużyny gospodarzy zdobył Śpiączka oraz Gutkowski, zaś dla ekipy gości Janus. 1-0 wygrywaliśmy i mieliśmy bardzo dobrą sytuację na podwyższenie wyniku i myślę, że wtedy drużyna Brukbetu miała ogromne problemy, bo już się wyczuwało gdzieś tam ogólne niezadowolenie i ten początek na pewno gospodarze nie weszli. My mogliśmy jeszcze wyżej zagrać, jeszcze pewniej, chociaż tak jak wspomniałem, mieliśmy sytuację bardzo dobrą na 2-0, ale Trela zachował się fantastycznie i było tylko 1-0 i pod koniec, gdzie mieliśmy dwóch zawodników przy jednym Pawłowskim i zaczęliśmy sobie gdzieś grać w powietrzu i do Pawłowskiego dołączył Śpiączka i już się zrobiło 1-1, to jest taka piłka, taka brutalna prawda, że jak się nie jest zdecydowanym w defensywie, no to się traci bramki, bo dwóch u nas zawodników myślało, że spokojnie sobie gdzieś rozegrają, a Pawłowski to nie jest gapa, bo ostatnio jest to jeden z najlepszych zawodników, nawet i w lidze. I tu pokazał to przy tej bramce. Wygrana drużyny z Niecieczy jest niezwykle ważna w kwestii walki o utrzymanie. Brukbet Termalika obecnie ma 2 punkty przewagi nad Piastem, z którym zmierzy się w ostatnim spotkaniu sezonu 2017-2018.
Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie pomiędzy drużyną MKS Trzebinia Siersza a Unią Tarnów. Sędzia Kamil Adamski w 66 minucie spotkania podyktował rzut karny, którego nie wykorzystał Jakub Ochman. Kolejną udaną interwencję zaliczył natomiast bramkarz Jaskółek Bartłomiej Banek, dla którego był to trzeci obroniony rzut karny w tej rundzie. Żółte kartki w spotkaniu otrzymał Sawczuk oraz Niemiec. Kolejnym rywalem Unii Tarnów będzie Soła Oświęcim. Spotkanie to rozegrane zostanie w najbliższą sobotę o godzinie 17 na stadionie w Mościcach.